Witamy Państwa bardzo serdecznie. Teatr Wyobraźni ma zaszczyt przedstawić Państwu premierę sztuki. Na podstawie dramatu Ireneusza Ireneńskiego Porwanie występują Bogusława Schneider, Hanna Korbel i Szymon Szewczyk. Szymon spadł. Tak się składa, że możemy się umówić dokładnie w przyszłym tygodniu o tej samej porze. No świetnie, bardzo dziękuję. Do widzenia. Niemożliwe. Ależ tak, jest w pół na ósmej, przecież ten zegar idealnie chodzi. Zresztą na moim zegarku też jest w pół do ósmej. Słucham, co mówisz? Wcale mnie nie słuchasz. Mówiłam, że jest w pół do ósmej. No i co z tego? No przecież powiedziałeś, że to niemożliwe. Ach, ja nie o tym. Właśnie przeczytałam, że nie, to niemożliwe. Otóż wreszcie ten New Star i powiedz mi, o co ci chodzi? Posłuchaj. Jak donosi agencja UPI, 107-letni Johna Grison z galaktyki Juta założył się, że zje za jednym razem 50 jaj na twardo. I zakład wygrał. Rekordzista czuje się znakomicie. Przecież to nie niesamowite? Kosmo, gdyby nas tak ktoś posłuchał. O czym ty mówisz? Nie rozumiesz? Nie. To ja ci to wytłumaczę. No słuchaj, dwoje rzekomo inteligentnych halotanów, preparat kierowniczy i ja, elektryczna rekarka, rozmawiają jak idioci! Ty tak nie uważam. Jest wieczór, odpoczywamy, ja czytam gazetę, ty mówisz o zegarze. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, to normalne. Tak, to normalne. Włącz telewizję, jeżeli się nudzisz. Nawet dziennik międzygalaktyczny jest lepszy od awantury. Ja wcale się z tobą kłócić nie chcę. Przecież my od wielu lat już nic innego nie robimy, tylko się kłócimy. Halo, preparat kierowniczy przy telefonie. Niech pan nie przerywa, bo odłożę słuchawkę. Mam pańskiego syna. Jest w bezpiecznym miejscu. Trochę wystraszony, ale nic mu się nie stało. Jeżeli pan zawiadomi Star Trek, to nie zobaczy go pan żywego. Na razie tyle. O co nie pogadamy innym razem? Chyba nie pożałuje pan paru kredytów na syna, co? Co się stało? No, dlaczego machniesz tą słuchawką jak jakąś chadzielnicą? Porwali Stasia. O, co ty mówisz? Jacyś bandyci porwali Stasia i mówili, że w sprawie okupu zadzwonią później. Jacyś bandyci? Porwali Stasia? O Boże, a czy oni grozili? Jeżeli zawiadomimy Star Treka. Zrobić. Że trzeba zawiadomić. I wtedy odzyskamy Stasia. Nie. Przecież to jest mój syn! Posłuchaj, jeżeli zawiadomimy Star Treka, to mi podłożą podsłuch w telekomie. I wtedy szybko dowiemy się, skąd bandyci dzwonią. Ścisły politechniczny umysł. Przecież nawet ja wiem, że oni nie mogą być tak naiwni. Przecież oni też oglądają filmy o porwaniach. Tylko odjechał Staś na warsztat. No i Wiszan może spotkać się z dziewczyną? A nie wiem, powiedział tylko... Niech moc będzie z wami. To i tak niewiele by nam dało. Musieli go porwać na deszce. I nie sprowadził tego progu z obcej galaktyki. To nawet nikt by nas nie zauważył. I gdybyśmy na twoje życzenie nie wybudowali tego namiotu tlenowego. W razie czego? Sprzedamy prom. Wykluczamy. A zresztą zobaczymy. Nie rozumiem, więc jak?
Żal ci kawałka kierowanego budła na syna? Jesteś zimnym draniem bez serca! Przewidywanie w ciemno nic by nam nie dało. To tylko chciałam powiedzieć. Daj mi kieliszek paliwa. Jeżeli pozbyliśmy się tego zegara z kukułką, zupełnie nie pasuje do tych knepki, ale ja go lubię. Pamiętasz, kupiliśmy gościa przed narodzinami Stasia. Byliśmy wtedy tacy biedni. Aleśmy go kupili. A pamiętasz, jak kazaliśmy zastanawiać się, kim to będzie. Nie przeszłość nie uratuje nas przed teraźniejszością. Oni też z pewnością oglądają film o poraniach. Muszą wiedzieć, że gra toczy się teraz wyłącznie między nami a nimi. Oni też z pewnością wiedzą o tym, że najsłabszym ogniwem kidnappingu jest Albiór Łupu. Nie ma mu się straszyć. Chcę jeszcze paliwa. A znowu swoje. Czy nie lepiej, Dosiu? Patrz, jestem już teraz bardzo spokojna, ale czy nie lepiej? Czy nie lepiej, żebyś działa sobie coś na uspokojenie? Zimny draniu! Bez wiskami niczego nie załatwisz. Nagraliśmy na kartę Memory Stick głos pańskiego chłopaka, żeby pan nie myślał, że jest z nim źle. Bardzo was proszę, nie zawiadamiajcie Star Treka. Czuję się całkiem w porządku. Jeżeli zawiadomicie, to oni mnie... Do widzenia, ciao. Zaszczył cię na górę i raz powiedział. Kochankowie ci nie wystarczą? Musisz jeszcze tyle pić? A ty go chciałaś uderzyć w twarz. Ale się wie, może być między nami jeszcze? Ja tak właśnie myślę. O, przepraszam, kochanie. Dawno nie głaskałeś mnie. Na nas.